Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Ponad 100 milionów złotych kosztował szlak stanowiący zupełnie nowy ciąg komunikacyjny wiodący przez Suwałki. Pozwala jadącym z południa na północ ominąć ulice prowadzące przez miasto Utratę, Noniwicza, Kościuszki. Ale najważniejszą jego zaletą jest to, że usprawnia również komunikację podróżujących ulicą Sejneńską w kierunku Kameny i osiedla Północ. Ci wreszcie mogą pojechać w stronę północnej Puławskiego Reja bez uciążliwego przekraczania torów kolejowych. Dzisiaj mamy historyczny taki moment w Suwałkach po przekazaniu obwodnicy naszego miasta w ramach S61. Jest to bardzo ważne dla układu komunikacyjnego szlak transportowy, komunikacyjny. My to nazywamy trasa wschodnia. Dzisiaj przekazujemy ostatni odcinek, ten łącznik pomiędzy ulicą Sejneńską a ulicą Wylotową. Kilka lat mieszkańcy oczekiwali na tę inwestycję. Tak naprawdę w styczniu 2017 roku zaczęliśmy prowadzić inwestycje ulicy Pileckiego, później Stulecia Niepodległości, Świtalskiego, no i oczywiście ten łącznik, który ma swoją nazwę, generała Ryszarda Kuklińskiego. Trasa wschodnia mocno zmienia układ komunikacyjny Suwałk. Całość tej trasy wschodniej, a liczę, że ta trasa wschodnia to jest od ulicy Utrata do ulicy Puławskiego, prawie 5 kilometrów. Wykonaliśmy to za naprawdę niską cenę. Około 108 milionów złotych całość tej inwestycji pochłonęła takie środki finansowe. A mamy tutaj 5 rond, 2 tunele, 1 most. Dzisiaj, gdyby przyszło zrealizować ten odcinek, trzeba byłoby prawdopodobnie podwoić tą kwotę. Połowę pieniędzy na całą trasę stanowiły tak zwane środki zewnętrzne. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji, a tu po drodze było, bo ona trwała, tak jak mówiłem, od stycznia 2017 roku. Gdyby nie wsparcie parlamentarzystów, gdyby nie wsparcie władz województwa podlaskiego, tych środków finansowych zewnętrznych by nie było. Za to w imieniu mieszkańców naszego miasta bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj po otwarciu tego szlaku ulica Utrata, ulica Kolejowa i skrzyżowanie przy Centrum Handlowo-Rozrywkowym będzie wyglądało już inaczej. Na ten szlak transportowy naprawdę bardzo wielu mieszkańców i przyjezdnych tutaj czekało. Skróci nam się trasa z północy na południe naszego miasta, gdzie są przecież duże zakłady pracy. Na otwarciu pojawił się szereg oficjeli. Ich wystąpienia otworzył poseł Jacek Niedźwiecki. Szanowni Państwo, mieszkańcy Suwałk, jest to wielka chwila dla całych Suwałk. Jeszcze niedawno, tydzień temu, otwierana została droga obwodnica Łomży, most na Narwi, również ważna dla mieszkańców północno-wschodniej Polski, bo skróciła, myślę, o pół godziny drogę do stolicy Polski. To rzeczywiście bardzo ważny ciąg komunikacyjny w mieście i nie tylko, bo przecież przejeżdżać będą tędy także inne osoby, inne pojazdy, ale głównie mieszkańcy miasta będą z tego korzystać. Słuszne skojarzenie miał, ja też je miałem, no ale trochę mnie wyprzedził, bo pierwszy przemawiał pan prezydent Suwał, który powiedział, że to, tak to zrozumiałem przynajmniej, panie prezydencie, że to jest druga po obwodnicy Suwał w ciągu drogi Via Baltica, taka ważna trasa komunikacyjna i to rzeczywiście tak jest. Oczywiście tam ma ogromne znaczenie i tranzytowe, międzynarodowe i krajowe, ta bardziej miejskie i regionalne, lokalne, ale naprawdę ma znaczenie duże, tym bardziej, że ona umożliwi przejazd na tym odcinku i w ogóle od Utraty, a można dalej jeszcze sięgać od drogi w stronę Augustowa na osiedle Północ i właśnie do drogi ekspresowej.
ale także z kierunku sejneńskiego bez stania na torach, bo przecież coraz więcej mamy pociągów, zwłaszcza tych ciężarowych, towarowych. No to się wiąże z różnymi czynnikami zewnętrznymi, z transportem różnego rodzaju towarów. Tych pociągów jest coraz więcej. Ja dość często tą drogą jeżdżę i widzę, i często stoję na tej trasie, czekając, aż pociąg przyjedzie. Osobowych może jest mało, za mało zdecydowanie, ale towarowych jest dużo. Ta droga pokazuje, że bezpieczeństwo Suwalczan i osób, które przyjeżdżają w jakichś różnych celach, czy to turystycznych, czy biznesowych, do Suwałk będzie zagwarantowane.